Tutaj nam się zrobiło 50% i powinniśmy dostać KTM-a 5000 kredytów i KTM-a X-Bow GT4. To jest jakaś furka, taki KTM nowoczesny. Powinien zostać dodany do naszego garażu. Chyba dostaliśmy jakieś wheelspiny. Nie, nic nie dostaliśmy, jesteśmy biedni. I gówno mamy. Dobra, i tak, miałem wcześniej KTM-a X-Bow R z 13 roku, a teraz jest ten GT4 X-Bow z 18 roku. Zobaczmy go, na standardzie jest w klasie S1. Podejrzewam, że jest to bardzo lekki pojazd. KTM-y kojarzą mi się ogólnie z takimi pojazdami lekkimi. I ten widać już całą karoserię, tak patrzę, to widzę, że jest to lekkie auto. Przeniesiemy się może gdzieś na asfalt. Podejrzewam, że jest to bardziej auto szosowe. Raczej może nie auto, a pojazd, nie? No i patrzę i chyba nie zostało to tak tutaj odzwierciedlone w Fordzie. Niektóre samochody mają tak, że jak się jedzie szybciej, to faktycznie ten migacz szybciej miga, ale tutaj chyba nie. Tu jak stoimy, to miga z taką samą prędkością, dążenie prędkością, a częstotliwością ten migacz. I jak jedziemy szybciej, to tak samo. Dobra. Jakoś super na razie nie skręca, ale karoseria jest ciekawa. Wygląda, jakby było naprawdę jakieś super lekkie i przyczepne auto. Podejrzewam, że nie mamy tutaj jakoś dużo mocy. Po prostu jest to auto, taka zabawka, nie? Podejrzewam, że jakbyśmy go normalnie w rzeczywistym świecie prowadzili, to by fajnie było czuć wszystkie przeciążenia, bo przy lekkich autach tak to jest odczuwalne, nie? Jakbyśmy rowerem jechać. Nie, no bez przesady. Ale wiecie, o czym mówię, no jest to lekkie auto, myślę. Zaraz sprawdzimy jego staty i w ogóle przeczytamy coś o nim ciekawego. O, nawet na Speed Zone wbiłem teraz jakiś rekord swój. Nieźle. Dobra, zobaczmy środek. Bardzo ubogi, nie? Nie mamy tutaj masaży w fotelach, opcjonalnych zapachów i innych tego typu rzeczy. Nic nie mamy. Jakąś siatę mamy, klatkę bezpieczną. To jest w zasadzie samochód taki, jak to się na nie mówi, kit car? Że cały ten kokpit jest wykonany z jednego, nie wiem, jednego odlewu jakby. Siedziałem kiedyś w KTM-ie tym X-Bow i to jest taki, te siedzenia są jakby, nie wiem, jakby z jednego takiego, odbite jakby z jednego materiału, nie materiału, to brzmi jakbyśmy mieli to z jakiejś firanki. Tylko po prostu, no, to jest taka jedna wanna z tego. Siedzisz w takim twardym pudełku, jedziesz, no. Taka konstrukcja jest po prostu. Czy fajne auto? No nie, no coś, to ono w ogóle nie wygląda. Teraz sobie zajedziemy na jakiś tuning. Tutaj mam chatkę. Zobaczymy. Sześć biegów ma w standardzie i w standardzie nie jest jakieś szybkie, no tam 260 km/h. To jest taka torówka i też jakiegoś tam przyspieszenia megaśnego nie ma, nie? O! Patrzcie, jak tutaj się otwiera, jak się drzwi otwierają. Wow! Serio? Tak to wygląda? To jest chyba takie real foto. Wow! Teraz zobaczymy, jak Forza Vista to wygląda, ale chciałbym coś o nim przeczytać. O, jest coś. Ale nie ma nic o tym GT4. Ten X-Bow ważył 4-cylindrowy, mocowany centralnie. Moc 240 koni. Ten X-Bow to nie jest ten, co my teraz będziemy sobie sprawdzać, nie? Prędkość maksymalna 220. O, jest waga 790-825 kg, nie? Także podejrzewam, że ten GT4 niewiele więcej może ważyć. Tutaj będziemy mieli coś napisane o nim. 320 koni mechanicznych, ale o wadze tutaj nic nie ma ciekawego, nie? 100 000 euro ma kosztować. Więc koło 1000 kg waży już taki zatankowany. Plus jakiś gruby kierowca, no to koniec, nie? I zobaczymy, czy tutaj można go otworzyć. O, patrzcie, wow! Możemy sobie animować to otwieranie. Zajebiście. Co powiecie na to? Tu się jeszcze coś... Aha, bo to się ściąga tą pokrywę silnikową, nie? Tu mamy silnik montowany centralnie. Jaki dolot ciekawie zrobiony, nie? Tak, żeby wszystko było fajnie wyważone. Zajebiście mi się to podoba właśnie. Tu mamy wlewy paliwa chyba. Wow. Szczerze, ja bym chciał nawet to ściągnąć. No ale jak to wygląda ten samochód? No nie wygląda, no. To jest po prostu taka zabawka, po prostu. Nic nadzwyczajnego z wyglądu tutaj nie ma w tym samochodzie. Nie będziemy podziwiać go raczej, nie? Możemy wymienić silnik. Tak, na V12 wyścigową. Ciekawe. Bardzo ciekawe. Na 3-litrową V8. Mhm. Ciekawe, gdybyśmy ją tu... Nie no, może byłoby tam jakieś miejsce dla tej 3-litrowej V8. Założę się, że już są osoby, które włożyły tutaj napęd na 4 koła. Ja chyba zostanę przy silniku standardowym. Ty, bo patrzcie, cokolwiek my tutaj włożymy, to mamy klasę S2. I to tak konkretnie, nie? Na tym standardowym silniku. Wow. To aż takie dobre jest? Chyba nie. Patrzcie, no prawie wymaksowany w klasie S2. Co ten samochód, taki niby dobry? Może jakieś lżejsze felgi będą? Tak, możemy... Lżejsze felgi... Chyba o ile? Tutaj mam takie najlżejsze... O 6 kg możemy lżejsze felgi dać. Na pewno ciężko się do niego wsiada. O tak! Trzeba się przez tą rurkę jakoś przecisnąć, nie? Więc jak ktoś ma tam brzuch, no to... Raczej nie skorzysta z tego samochodu. Raczej nie inaczej. Dobra. Tu mamy jakieś lżejsze felgi. No i zobaczcie, 988 statystyka, tak? Że naprawdę grubo i to na standardowym silniku. Ja nie wiem, co to auto potrafi teraz. Zobaczcie, standardowo w ogóle 1067 kg wagi, 243 kW, tam było chyba 320 koni mechanicznych, nie? I teraz mamy 515 kW i 7 kg samochód, to jest lżejszy, bo zamontowaliśmy mu te felgi niby lżejsze. I tyle? Trochę słabo, nie? Weź tu zakupy z Biedry zapakuj, oh yeah. No myślę, żeby było ciężko. Zobaczmy, czy są jakieś malowania do tego. W ogóle skąd ja mam 9 milionów? O, tu mamy coś ciekawego. Może jak damy do niego jakieś malowanie ładne, to ten samochód zacznie wykręcać głowy komuś, komukolwiek. Zakupy to na nogi. Nie no, mamy przecież siedzisko dla kobiety, nie? Z prawej strony, no to tam możemy te zakupy dać. Jak ktoś... Nie? No. Nie ma kobiety, to może tak sobie jeździ. Drogie w ogóle to auto jest. 100 000 euro? No i tak to wygląda. I co, klasa bardzo wysoka jak na silnik standardowy. To jest naprawdę takie dobre auto? Coś mi się wierzyć nie chce. 988 punktów, tam jakbyśmy włożyli ten lepszy silnik, to może by było lepiej, nie? Ja sobie tak biegi ustawię. Co to? Możemy go obniżyć jeszcze, gnoja. Zobaczymy, jak można go obniżyć. Co? Docisk zmniejszony maksymalnie. A to ciekawe. No dobra, zobaczymy teraz, co się będzie z nim działo. Jeszcze powiem, że powinien być znowu zmywak wszyscy. Nie no, takich rzeczy głośno nie będę mówił, Grzecho. Spokojnie. Ty, zbiera się to. Wow! No ale nie wiem, czy to ma szansę z takim centenario na przykład. Zobaczymy, co się dzieje. Ty! Wow! Jak skręca pierniczony. O kurde. Szybki to on nie jest, nie? Ale na zakrętach jest ciekawie. No i co, 300 km na godzinę. To jest taka prędkość maksymalna, można powiedzieć. W klasie S2 opowiem wam, że nie ciekawie. Przejedźmy się coś. Goliata? Nie, Goliat będzie za długi. No i zobaczmy, mamy Ferrari FXXK 599XXE, Moslera, Ferrari GTR LM. Tak, będzie ciekawie. Dobrze, że nikt nie wziął tego właśnie KTM-a, to zobaczymy, jak bardzo w dupie jest ten KTM przeciwko normalnym samochodom z klasy S2. No jeśli chodzi o start, to całkiem spoko. Zobaczcie, w miarę się trzymałem blisko stawki. Zobaczymy, co się będzie działo dalej. A, bo ja nie wybrałem tego swojego wyścigu, tylko wybrałem ten normalny. Dobrze, nawet lepiej. No i jakoś się tam stawki trzymam, nie? O, i tu mi już uciekli, bo kawałek prostej jest. Mi się już budzik zamyka przy 300. Więc ich tu będę gubił, ale zaraz są ciekawe zakręty, już takie ostatnie, więc może tam uda się podgonić. Dogania mnie ktoś z tyłu. O, fajnie mnie dogonił. I prędkość maksymalna podskoczyła. Ale zobaczcie, co się stało na zakręcie, nie? Trochę się mu wrąbałem. Na tamtym poprzednim zakręcie fajnie Ferrari wyprzedzałem, to było spoko. Strasznie wolne to auto w swojej klasie. Myślę, że na zakrętach może być bardzo ciekawie. Mimo to, jak jest jakakolwiek prosta, to ten KTM zostaje z tyłu. Nawet jakbyśmy go zdegradowali do klasy S1, myślę, że by była lipa. Tak, będzie trzeba tu... Chyba z tym 1.4 będzie lepiej leciał. Tu mamy jeszcze Racing V12. To już jak włożymy ten silnik tylko, to już mamy od razu prawie koniec w klasie S2. Ale wtedy tak stracimy trochę naturę tego samochodu, bo on jest stworzony do tego, żeby był po prostu bardzo lekki, nie? Mi bardziej zależało na tym, żeby on był... lżejszy i tam parę kilogramów jest, ale szału nie robi, no. To chyba z 50 kg lżejszy jest na tym silniku. O, to już się nie wyrobi. Musiałbym docisk zwiększyć, ale nie chcę, bo będzie jeszcze wolniejszy. Czy trzeba być w ekipie, żeby być na zlocie? Nie trzeba być. Nie trzeba być w ekipie, żeby ten... Zaraz będziemy robić zlocik spokojnie, tylko jeszcze przetestuję tego KTM-a do końca. O, teraz to wzięli sobie jakieś kozackie fury, widzę. Lotus 11, Ferrari F50 GT, Bugatti Veyron, proszę bardzo. Bardzo ciekawy pojedynek będzie. No tutaj mamy dużo prostych, więc ten KTM po prostu zostanie zjedzony. No. Także ten KTM bardziej by się nadawał na jakieś kręte drogi. Wydaje mi się, bo tutaj to... Ja sobie zrobiłem tą traskę właśnie do testów takich hardkorowych aut, ale... Jak szybko hamuję w ogóle. Mam wrażenie, że puszczam gaz, nawet nie trzeba hamulca naciskać, żeby go wyhamować. Taki bardzo lekki jest w tym prowadzeniu. O, podskoczył mi tam na chwilę i już... Zdestabilizowany i koniec! Lecisz w ścianę, ziom. Bugattiego dogoniłem, oh yeah. Nie na długo, zobaczcie. On tu 4 paki pociśnie jak nic. I jak kamień w wodę pójdzie, zobacz. No. 305 km na godzinę, oni tam już na pewno 4 paki mają na budziku. Jak nic. Jaką edycję polecam na Xboxa, tej Wordzy? Wiesz co? No nie wiem, na co cię tam stać, bo ta wersja Ultimate jest dosyć droga. Myślę, że ta zwykła wersja to też się na niej tam pobawisz dużo. O, ktoś mnie dogania. Patrz, 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 muszę mu zjechać z drogi. Nie wiem, co to nawet było. Ja nawet do mety nie dojadę. KTM X-Bow GT4. Taki sobie samochód, nie? Trzeba by było tam jeszcze po nim przymajstrować. Cokolwiek byśmy do niego nie włożyli, to on zaraz ma klasę X. Jeśli chodzi o te lepsze silniki, za wiele przy nim nie pokombinujemy. No, taki do zabawy. Warto go mieć, bo chyba nie można go kupić. Ale nic specjalnego.